Samskiem, który rozpoznał Pana Boga, mimo że został wychowany w rodzinie bezbożnej. Niej znalazł się we więzieniu, skazano go na 2 lata więzienia, później to ksiądz Sikorski nam przypomniał, że przeszedł internowanie, ale wielokrotne rewizje. Krótko mówiąc, to było życie człowieka, któremu w Polsce Ludowej nie było łatwo, a zwłaszcza dlatego, że jego pochodzenie było tak jednoznacznie komunistyczne. Przyznam szczerze, że kiedy przed pogrzebem przypomniałem sobie te jego wspomnienia, byłem synem czerwonego księcia, to uderzyła mnie sprawiedliwość. Na przykład, ponieważ w latach chłopięcych bywał nie jeden raz zresztą na urlopie razem z marszałkiem Rokossowskim, razem z Cyrankiewiczem, prawda? I co mnie bardzo uderzyło, że tam po pierwsze przez całe życie zachował bardzo dużo takiego szacunku i pietyzmu dla swojego ojca, z którym no generalnie gruntownie się nie zgadzam. Panie Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutując. Prowadź naszego brata do nieba. Ciebie prosimy. Odszedł Antoni Zambrowski, odważny i mądry patriota, znakomity dziennikarz o wielkiej wiedzy i kulturze. Były działacz opozycji demokratycznej i więzień polityczny reżimu komunistycznego. Zamilkł głos ważnego świadka polskiej historii, najnowszy. Niestrudzonego obrońcy wolności i prawdy, a także suwerenności, tożsamości i dobrego imienia naszej ojczyzny. W imieniu wolnej i demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej składam dzisiaj uroczysty hołd jej szczególnie zasłużonemu obywatelowi. Dziękuję mu za poruszający i niezwykle inspirujący przykład wierności najwyższym ideałom, za świadectwo osobistej uczciwości oraz wypróbowanej lojalności wobec ojczyzny i narodu. Cześć jego pamięci. Rodzinę, krewnych, przyjaciół i współpracowników zmarłego proszę o przyjęcie najserdeczniejszych wyrazów współczucia. Z wyrazami szacunku, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Antoni Zambrowski związał się z naszym środowiskiem od początku lat 90. ze środowiskiem Gazety Polskiej. Pracował też w innych pismach i współpracował, ale jakoś zawsze było mu blisko i zawsze było mu w naszym środowisku dobrze, co podkreślał wielokrotnie. Dla nas wniósł ogromną wartość. To była nie tylko wiedza historyczna, ale też pewien rodzaj traktowania ludzi o innych poglądach. Antoni nigdy o nikim nie mówił źle. Nie zdarzało się, żeby krytykował nawet tych, którzy go prześladowali, tych, którzy go atakowali, krytykowali. On potrafił rozdzielać zło od człowieka. Ta rzecz bardzo trudna. W nim była taka jakaś oczywista. Niósł sobie wielkie światło. Światło, które mu musiał udzielić Pan Bóg w momencie, kiedy starł się z systemem komunistycznym. A przecież wszystko go pchało w innym kierunku. Kariera, możliwości życiowe. On to światło przyniósł również do redakcji Gazety Polskiej. I udzielał ono się innym ludziom. Dzisiaj Pan Bóg zgasił to światło, światło jego życia, ale to, co nam przekazał, to, co żyło przez te kilkadziesiąt lat, razem z nim pozostanie, to jest ta wielka siła dobra. Tego, że trzeba walczyć ze złem, nawet ponosząc ryzyko osobiste. Ale nie odbierać człowiekowi godności przy tym. Najserdeczniej dziękujemy wszystkim obecnym
wyrażamy głęboką wdzięczność panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu za uczczenie w Sejmie pamięci naszego drogiego zmarłego. Dziękujemy serdecznie za uroczystą oprawę pogrzebu panu ministrowi Janowi Józefowi Kasprzykowi. Przekazujemy słowa wyjątkowej wdzięczności za mowę i za ogromne i wszechstronne wsparcie naszego najdroższego męża i taty, panu redaktorowi Tomaszowi Sakiewiczowi oraz koleżankom i kolegom z redakcji Gazety Polskiej i Gazety Polskiej Codziennie. Salwom! Pal! Z jego tak bogatego, długiego i niesłychanie intensywnego życia można wybrać wszystko, co jest najdroższe dla Polski, więc trudno wskazać jedno wspomnienie. Pierwsze moje wspomnienie to moment poznania się, a podczas rozmowy na ścianie więzienia na Rakowieckiej w 1968 roku był taka możliwość poprzez krzyczenie przez kraty, porozumiewanie się między sobą i tak się z Antkiem w kwietniu 68 roku, siedząc w celach obok siebie, poznaliśmy. Ale gdybym miał wskazać jego cechy, które najbardziej dominowały w jego życiu, z mojej perspektywy, to niebywały kult dla Matki Boskiej Częstochowskiej, niebywałe głębokie przekonanie o tożsamości katolicyzmu i polskości i wielka, wielka odwaga cywilna, która pozwalała mu odrzucić wszystko to, co złe było w jego rodzinnym i dziecinnym środowisku i zachłysnąć się polskością. Antoni Zambrowski to jeden z bohaterów naszej wolności. To człowiek ogromnej wiary w Boga, w Polskę, w drugiego człowieka. Ja miałem zaszczyt poznać go w pracach Komitetu Polska-Czeczenia 20 kilka lat temu. I wtedy przede wszystkim zapamiętaliśmy z tej współpracy to, że z tego człowieka bije ogromna dobroć, że pochyla się nad każdym potrzebującym człowiekiem, że widzi potrzeby drugiego człowieka, ale też bardzo dobrze rozumie, czym jest wspólnota Polaków, którą nazywamy Rzeczpospolitą. Człowiek ogromnej, głębokiej wiary, mówił o tym dzisiaj ksiądz infuat Jan Sikorski. Tak głębokiej wiary, że w ośrodkach internowania często zastępował nieobecnych na przykład kapłanów. Potrafił rozmodlić swoich współwięźniów, współtowarzyszy niedoli. Wspaniały człowiek, wielka postać, jeden z tych, dzięki którym zawdzięczamy wolność. Dlatego nie mogło być inaczej. Antoni Zambrowski musiał być pożegnany z najwyższymi honorami, bo dobrze zasłużył się Rzeczpospolitej.